Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa w dniu 3 lutego 2024 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, szefowa misji specjalnej, koordynatorka Komitetu Sterującego w oparciu o artykuł 4 Konstytucji. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem Komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Szanowni Państwo, niestety muszę Państwa poinformować, iż aktualnie odbywa się w świetle fleszy zdrada stanu, zdrada państwa polskiego i zdrada narodu polskiego. Tak zwane polskie rządy podpisują dokumenty mające na celu wprowadzenie tutaj obcych wojsk do Polski. Przede wszystkim chodzi o wprowadzenie wojsk niemieckich i holenderskich. A pan Tusk, jako rzekomy premier polskiego rządu, podpisuje aktualnie w Brukseli wszystkie dokumenty mające na celu zapewnić wejście Polski do scentralizowanego, federacyjnego państwa europejskiego pod zarządem niemieckim. Jest to dla nas bardzo niebezpieczne, dlatego że my, Polacy, od ponad 30 lat już żyjemy w takim stanie zależności od Niemiec, a w szczególności wyraża się w to w po prostu paskudnym, w okrutnym traktowaniu narodu polskiego, zarówno pod względem gospodarczym, gdzie nie pozwala nam się biologicznie przeżyć dzięki naszej pracy, za pomocą na przykład horrendalnie wysokich stawek ZUS-u, jak również nie pozwala się nam, Polakom, na posiadanie naszych sądów narodowych. Posiadamy aktualnie sądy korporacyjne, obsadzone przede wszystkim przez Żydów i ich potomków, którzy przybyli tutaj na czołgach z Rosji. I oni działają w interesie niemieckim. Dlatego wprowadzenie do Polski wojsk niemieckich i holenderskich będzie już kolejnym aktem przejęcia państwa polskiego przez obcych, ale nie łudźmy się, że zostaniemy tylko i wyłącznie pod jednym zaborem niemieckim. Dlatego, że tak nie będzie. Nie myślcie sobie, że Rosja po prostu na to pozwoli. I jeżeli wojska niemieckie wejdą do Polski, to wojska rosyjskie na pewno również i też wejdą. A dodatkowo od południa wrogo nastawione elementy żydowskie, a przede wszystkim mówimy o Chazarach, którzy na Ukrainie rządzą i Polską rządzą również. Proszę Państwa, oni również chcieliby oderwać od nas kawałek terytorium. Może być również taka sytuacja, że Putin może ogłosić kawałek terytorium Polski jako państwo jakieś nowe. A skąd my mamy pewność, że Żydzi z Izraela nie pójdą z nim na ugodę? Proszę Państwa, sytuacja jest tak dramatyczna, że nie możemy dopuścić do tego, żeby żadne obce wojska stały na terytorium Polski. Ponieważ obce wojska oznaczają dla nas okupację. Jeszcze nie było takiego państwa, które by nas wspomogło. Odczytam teraz Państwu tę informację o zdradzie, a następnie odczytam odezwę do Polaków. Wezwanie Polaków do obrony cywilnej ludności. Jest to właśnie odezwa w odpowiedzi na zdradę stanu, jakiej nam przygotowali, jaką nam przygotowali obecnie rządzący. Wygląda na to, że na terytorium Polski odbywa się zdrada. Tak zwany polski rząd dokonuje de facto
podziału terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fakty wskazują na to, że fakt rozbiorowy Polski, pakt rozbiorowy Polski Ribbentrop-Mołotow przy współudziale Żydów teraz właśnie jest realizowany rękoma Tuska, Sikorskiego, Kosiniaka-Kamysza i innych. Przy współudziale celowo niszczącego struktury polskiej państwowości Adama Bodnara. Wejście wojsk niemieckich do Polski na zaproszenie ministra Szejny i na podstawie zdradzieckiej umowy międzynarodowej podpisanej przez ministra MON-u Kosiniaka-Kamysza jest automatycznym zaproszeniem wojsk rosyjskich do Polski. Tylko idiota tego nie zauważa. Rosja z pewnością nie będzie się przyglądać, jak jej konkurent niemiecki zabiera jej sprzed nosa całą Polskę. Myślę, że też pewnie zechcą kawałek. Czy zatem Tusk, szef MON-u i inni wprowadzający obce wojska na terytorium Polski mają za zadanie przeprowadzić w sposób ukryty i podstępny, ale pokojowy, żeby Polacy się nie zorientowali i nie zbuntowali, ten nowy rozbiór Polski? Na to wygląda. Jest to oczywista zdrada. Jest to zdrada stanu państwa polskiego i narodu polskiego. I winni powinni za to odpowiedzieć. Dlaczego nikt tego nie widzi? Dlaczego nikt nie widzi, że król jest nagi? Jako przykład postępowania z kolaborantami wroga i zdrajcami Polski i narodu polskiego podczas niemieckiej okupacji przytaczam dokument pochodzący z dnia 11 marca 1943 roku dotyczący wyroków Sądu Specjalnego za kolaborację z wrogiem. Jest to strona 303, Armia Krajowa w dokumentach 1939-45, tom 6, uzupełnienie, wydanie Studium Polski Podziemnej, Londyn, 1989 rok. Cytuję. Wyroki Sądu Specjalnego za kolaborację. Rzeczpospolita Polska numer 45, 11 marca 1943 roku. Obwieszczenie. Spośród wydanych przez tajny polski sąd specjalny orzeczeń podaje się do wiadomości wyciągi z dwóch następujących wyroków. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Po pierwsze, czyli pierwszy wyrok, dnia 12 stycznia 1943 roku Sąd Specjalny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy Izydora Osowskiego, urzędnika Urzędu Pracy w Warszawie, urodzony dnia 30 czerwca 1903 roku, oskarżonego o to, że w 1942 roku w Warszawie, po pierwsze, czyli punkt A, jako urzędnik Urzędu Pracy świadomie, wybitnie, czynnie współdziałał z okupantem w jego akcji wywożenia ludności polskiej na roboty przymusowe do Niemiec, a w szczególności pracując w dziale młodzieży tegoż Urzędu Pracy zakwalifikował na wywiezienie do Niemiec wyróżniająco dużą ilość osób. Między innymi osoby, które miały podstawy do zwolnienia od wywiezienia. Nie uwzględniał reklamacji uzasadnionych w świetle przyjętej w Urzędzie Pracy praktyki i w ogóle wyróżniał się gorliwością i bezwzględnością przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych na korzyść
okupanta, a na szkodę ludności polskiej. B. Wyzyskując swoje stanowisko, wymuszał od osób zainteresowanych, posługując się groźbą wywiezienia na roboty przymusowe do Niemiec, korzyści majątkowe na swoją rzecz. Sąd specjalny orzekł uznać Izydora Ossowskiego, urzędnika Urzędu Pracy w Warszawie, winnym dokonania zarzuconych mu zbrodni i skazać go za to na karę śmierci. Utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz orzec przepadek jego majątku. Wyrok wykonano dnia 14 stycznia 1943 roku przez zastrzelenie. Drugi wyrok dnia 12 lutego 1943 roku Sąd Specjalny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy oficera tzw. Policji Granatowej Romana Leona Święcickiego oskarżonego o to, że i tu jest punkt A. W okresie czasu od początku 1940 roku do połowy 1942 roku jako członek Sądu Policyjnego przy niemieckiej dyrekcji Policji Kryminalnej w Warszawie wydatnie współdziałał czynnie z władzami okupacyjnymi na szkodę ludności polskiej. B. Wyzyskując powyższe stanowisko, wymusił od większej liczby obywateli polskich korzyści majątkowe groźbami oddania ich pod niemiecki sąd. C. W drugiej połowie 1942 roku jako zastępca kierownika 15 Komisariatu PP w Warszawie brał udział wydatny w akcji łapania ludności polskiej na roboty przymusowe w Niemczech i organizował udział Polskiej Policji Mundurowej w powyższej akcji. I D. Przy łapaniu ludności polskiej zatrzymywał pewne ilości osób specjalnie celem późniejszego zwolnienia ich za okupem na jego rzecz. Sąd specjalny orzekł uznać, że Roman Leon Święcicki, urodzony dnia 20 lutego 1895 roku syn Józefa i Teodory, dopuścił się zarzuconych mu zbrodni na podstawie artykułu 100 kodeksu karnego, artykułu 261 kodeksu karnego, artykułu 259 kodeksu karnego w związku z artykułem 1 statusu SS i dekretem o stanie wojennym skazać go za to na karę śmierci. Utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych oraz orzec przepadek jego majątku. Wyrok wykonano dnia 15 lutego 1943 roku przez zastrzelenie podpisane kierownictwo walki cywilnej. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, niech ten fragment będzie przestrogą dla tych, którzy dopuszczają się w świetle tak zwanego prawa, w świetle reflektorów zdrady na państwie polskim i na narodzie polskim. Jednocześnie z zaistniałą sytuacją wzywam wszystkich Polaków do obrony cywilnej ludności. Odezwa. Na mocy artykułu 4, 82, 85 ustęp 1 oraz inne konstytucji, każdy Polak powinien się poczuwać do powszechnego obowiązku walki cywilnej. Naród polski z bezprzykładnym bohaterstwem walczy od przeszło 30 lat z ukrytym, podstępnie żydowsko-niemieckim terrorem w polskich urzędach, sądach i prokuratoriach. Antypolskie i antyludzkie działania sędziów, prokuratorów, psychiatrów, urzędników i komorników
stają się coraz bardziej masowymi i przybierają coraz bardziej barbarzyńskie formy. Wygląda na to, że zdradzieckie, tak zwane polskie rządy sprowadzają w sukurs naszym wewnętrznym oprawcom wojska niemieckie do Polski. A ministrowie rządowi destabilizują struktury funkcjonalne i instytucje państwa polskiego, żeby przygotować go do bankructwa i rozpadu, a w konsekwencji do rozbioru Polski na trzy części. Niemiecką część zachodnia, rosyjską część wschodnia i żydowską, południową i południowo-wschodnią. W świetle zaistniałych faktów nie możemy już mieć wątpliwości, że zarówno nasze państwo polskie, jak i naród polski jesteśmy de facto pod okupacją. Teraz już z kierunkiem rozbiorowym. Ustanowione w naszym kraju rządy okupacyjne przejęły instytucje i urzędy cywilne i wojskowe jako podwładne sobie organy, które niestety działają przeciwko nam. Podejmowana przez społeczeństwo polskie w różnych kierunkach akcja samoobrony wymaga koordynacji i jednolitego kierownictwa. Jako jedyny, zdolny i odważny organ do kierowania walką cywilną w oparciu o artykuł 4 Konstytucji jawi się Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem jest ujęcie inicjatywy i akcji społecznych w pewien system organizacyjny, ale jednocześnie rozproszony w małe, najlepiej gminne grupki. W związku z powyższym, działając w oparciu o artykuł 4 Konstytucji, bezpośrednio, w stanie najwyższej konieczności, w sytuacji zagrożenia istnienia państwa polskiego i biologicznego bytu narodu polskiego, wzywam całe społeczeństwo polskie do całkowitego podporządkowania się zarządzeniom, oświadczeniom i wezwaniom Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznemu Komitetowi Konstytucyjnemu. Każdy obywatel Polski ma zgodnie z artykułem 82 Konstytucji obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej i działania na rzecz dobra wspólnego. Winien starać się o jak najszybsze rozpowszechnianie ogłaszanych przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego zarządzeń, oświadczeń i wezwań, komunikując je swemu otoczeniu w każdy możliwy sposób, a przede wszystkim ustnie, oraz drukując je i zanosząc na dziennik podawczy do wszystkich urzędów gminnych w Polsce oraz innych instytucji państwowych, publicznych, samorządowych i innych, które mają rolę służebną wobec suwerena, czyli wobec narodu polskiego. Należy żądać na piśmie potwierdzenia odbioru oraz wpisać imię i nazwisko adresata aktu oraz osoby odpowiedzialnej za przyjęcie i przekazanie aktu. Będą potem z tego rozliczani. Wzywam poza tym wszystkie organizacje niepodległościowe, polityczne i społeczne, by w swych wewnętrznych zarządzeniach, rozkazach czy okólnikach umieszczały wszystkie zarządzenia, oświadczenia i wezwania Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, ewentualnie w istotnym streszczeniu, zalecając przy tym swym członkom całkowite wobec nich posłuszeństwo. Żądam od redakcji prasy niepodległościowej, która to prasa w warunkach okupacyjnych winna się stać głównym i stałym pośrednikiem między Tymczasową Radą Stanu i jej organami, a społeczeństwem polskim, by w całości, a jeśli na to nie pozwolą względy redakcyjne, to w każdym razie
w istotnym streszczeniu podawała wszystko, co od Komitetu Tymczasowej Rady Stanu przychodzi i co pojawia się na stronie internetowej www.tymczasowaradastanu.wordpress.com. Uchylanie się od wspomnianego obowiązku będzie uważane za wyraz negatywnego stosunku do idei ujednolicenia walki cywilnej prowadzonej przez społeczeństwo polskie. Niech zatem każdy Polak stanie się ogniwem w tej sieci łączności pokrywającej cały teren Polski okupowanej. Niech każdy Polak stanie natychmiast na froncie walki cywilnej, by stawić czoło wrogowi w sposób jednolity i zorganizowany, zanim front walki cywilnej zmieni się na zbrojny. Szanowni Państwo, wyżej wymienionej odezwie wykorzystałam jako wzór kilka fragmentów z odezwy o powszechnym obowiązku walki cywilnej z dnia 3 grudnia 1942 roku, biuletyn informacyjny 47/151. Jak widać, Szanowni Państwo, historia Polski niestety się powtarza. Musimy nadal walczyć. Zapraszam również do kontaktu ze mną telefonicznego 697-357-009. Mówiła do Państwa w dniu 3 lutego 2024 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę i proszę o masową kolportację tego filmiku, tych artykułów, które przeczytałam. Znajdują się one na stronie www.tymczasowaradastanu.wordpress.com. To nie są żarty. Dziękuję.